Komisja Europejska wszczyna postępowanie sprawdzające, czy w Polsce mamy demokrację. Myślę, że to jest za pośrednictwem, czy poprzez z dużej inspiracji Donalda Tuska, który jest odpowiedzialny za rzeczywiście przez 8 lat bardzo duży zanik demokracji, która w tej chwili musi być odbudowana. I ta zamiana pojęć, to oskarżanie Polski, że tutaj się łamie wolność słowa, podczas gdy jest dokładnie odwrotnie, podczas gdy następuje próba przywrócenia całej ogromnej grupy dziennikarzy całkowicie wykluczonych z mediów przez poprzednią władzę. I to przywrócenie, a pozbycie się najbardziej takich radykalnych oficerów medialnych, PR-owskich poprzedniej władzy, którzy nic wspólnego z dziennikarstwem nie mają, to właśnie odbudowywanie, przywracanie wolności słowa, odbudowywanie demokracji, Komisja Europejska naszczuta na Polskę przez Donalda Tuska, autora upadku demokracji przez ostatnie 8 lat, będzie w tej chwili kwestionowała i będzie pytała na forum Parlamentu Europejskiego o stan demokracji w Polsce. My musimy protestować i musimy informować przede wszystkim ludzi na całym świecie. Musimy stworzyć sieć niezależnych mediów na świecie, bo widzimy, że ta cenzura, ta poprawność polityczna i to pozbycie się takiego właśnie pluralizmu z mediów nie dotyczy tylko Polski, ale dotyczy również Europy. Widzieliśmy w Niemczech tą zmowę milczenia największych mediów po atakach islamskich uchodźców, emigrantów, przybyszów do Europy na kobiety podczas Sylwestra, atakach seksualnych, kiedy największe media po prostu milczały z powodu poprawności politycznej. No to nie jest nic innego jak cenzura, jak kartel, jak zmowa milczenia. Jeśli można coś takiego zrobić w centrum Europy wobec największych gazet, teoretycznie różnych, tak, i które składają się teoretycznie na ten pluralizm rynku medialnego, no to jest niezwykle niepokojące. My chcemy po pierwsze rzeczywistej wolności słowa, rzeczywistego pluralizmu w mediach, rzeczywistej sprawiedliwości, bez żadnych przymiotników, po prostu sprawiedliwości, wolności słowa, a w momencie, kiedy udaje się, że się walczy o wolność słowa, o demokrację, a de facto się walczy o dostęp jednej tylko grupy społecznej do głosu, czy też jednej, jedynie słusznej ideologii, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Od dawna powtarzam, kiedy słowa tracą sens, ludzie tracą wolność. I my w tej chwili walczymy o wolność.